Szanowni Państwo, podsumowując dziś tę kampanię samorządową, w której ubiegam się o mandat radnego Sejmiku Województwa Opolskiego, pragnę przede wszystkim zacząć od podziękowań wobec kończącej się kadencji za wielokrotnie udzielone zaufanie mieszkańców Brzegu, dzięki któremu pełnię mandat radnego Rady Miejskiej Brzegu, ale także kolejne zobowiązanie moje, którym jest otrzymanie blisko 2000 głosów w październikowych wyborach, kiedy to ubiegałem się o mandat posła na Sejm na liście, na której znajdowało się 5 bardzo aktywnych, znanych parlamentarzystów. Swoją kampanię do Sejmiku Województwa Opolskiego oparłem na 2 bardzo ważnych filarach, to rozwój i bezpieczeństwo. Rozwój i bezpieczeństwo bardzo szeroko rozumiane. Rozpocząłem od sprawy strefy inwestycyjnej. Wiele udało się w tym kontekście zrobić. To nowe miejsca pracy, to rozwój gospodarczy, nowe wpływy na właśnie rozwój naszego miasta, ale to także druga przeprawa mostowa. Tego tematu nie należy, nie można odpuścić. Również tu wiele udało się zrobić, ale sprawa została jakby wstrzymana i tutaj też potrzeba intensywnych działań, aby ten projekt był realizowany. Chciałbym również wrócić do tematu, który przedstawiałem podczas tej kampanii, przywrócenia tego, co zostało zlikwidowane przez władze powiatowe, wojewódzkie, to szkolne schronisko młodzieżowe, to zarząd dróg powiatowych, to również nocna, świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców Grodkowa, ale także połączenia kolejowe. To wszystko, co czyni nasze województwo, nasze powiaty bardziej rozwiniętym, należy reaktywować. Będzie to zadaniem trudnym, ale nie należy składać broni. Odnosiłem się również do kwestii rolnictwa, tu szeroko pojętej współpracy z różnymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ale także takiego mądrego, roztropnego tworzenia przeróżnych strategii rozwoju województwa pod kątem właśnie rolnictwa również było przeze mnie prezentowane. Dzisiaj ruszam w ostatnią kampanijną podróż. Mam nadzieję, że spotkam jeszcze wielu naszych mieszkańców, z którymi starałem się rozmawiać podczas całej kampanii, ale nie tylko, podczas tej mijającej i poprzednich również kadencji. Jeżeli mi się nie udało, a bardzo mi na tym zależało dotrzeć do każdego osobiście, to bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie jeszcze spotkać, porozmawiać. Wszystko na rzecz rozwoju powiatu brzeskiego, poszczególnych jego gmin. Zobowiązuję się do działania na rzecz właśnie rozwoju naszego powiatu. Proszę o udział w niedzielnych wyborach i obiecuję, że nie zawiodę.